to właśnie w tej miejscowości mieszka teraz Robert Lewandowski. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie i słuchajcie, dzisiaj absolutnie przypadkowo witamy się z miejscowości, którą pisze się Stigues. Muszę sprawdzić, jak to się czyta po hiszpańsku albo zapytać kogoś, ale jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy między Barceloną a Walencją, ponieważ dzisiaj udajemy się do Walencji, ale chcę wam powiedzieć, że ten odcinek chciałam zacząć właśnie z tego miejsca, bo trafiliśmy na ten hotel zupełnie przypadkowo i jest to cudowne miejsce, które odkryliśmy i wydaje mi się, że jest to drugi hotel, do którego wrócimy po tym naszym Eurotripie, bo jest naprawdę przecudowny. Z pięknymi widokami na morze, na góry, na kaskadowo położone domki, z pięknymi wnętrzami, z zajęciami jogi, z takim mega super chill klimatem, na którym nam zależało. Miasteczko jest cudowne i powiem wam, że pierwszy raz pomyślałam sobie podczas tej podróży, że jeżeli miałabym mieszkać gdzieś za granicą, na przykład w Hiszpanii, to mogłoby być to miejsce. Jest bardzo czyste miasteczko, cudowne widoki i naprawdę czuć taki spokojny, chillowy vibe. I oprócz tego, że boli mnie gardło, to wszystko byłoby naprawdę na 1000%. Need to bear witness, need to bear witness, greatness in here, yeah. Watch what you say, watch what you say. She's like an angel, she's like an angel. Give her a name, give her a name. She's bound to shine. Just leave the window open and let her light through. W drodze do Walencji, słuchajcie, trafiliśmy na taki hotel. Nie chcieliśmy nocować w Barcelonie, bo było mega tłoczno, nie było parkingu i stwierdziliśmy, że gdzieś po drodze po prostu się zatrzymamy. I zatrzymaliśmy w takiej miejscowości, którą wam tutaj zaraz pokażę. Okazało się, że jest to bardzo, bardzo klimatyczne miasteczko i w tym miasteczku próbowaliśmy znaleźć jeden hotel, ale to były takie 4 gwiazdki, gdzie po prostu lata 90. a cena lata aktualne, więc zrezygnowaliśmy, potem pojechaliśmy do innego, ale tam niestety nie było parkingu, więc szukaliśmy trzeciego i za każdym razem mijaliśmy taki jeden hotel, kręciliśmy się wokół tego hotelu. No i Jarek mówi, kurczę, chodź po prostu, nie patrz na bookingu, tylko przyjdźmy tutaj i zapytaj na recepcji, może akurat mają wolny pokój. No i słuchajcie, trafiliśmy do takiego wspaniałego hotelu. Ten hotel to jest grupa Marriott, ale nigdzie to nie jest oznaczone. Mega taki ekskluzywny. Ja myślę, że to jest spokojnie 5 gwiazdek. To też nie jest nigdzie opisane. Zajęcia z jogi, słuchajcie. Wspaniały basen, mega widok. I w ogóle dostaliśmy pokój z upgrade'em do familijnego za darmo. Więc po prostu przesztos. Pokażę wam zaraz, jak to wszystko wygląda. Ale naprawdę i w środku mieliśmy dla dzieciaków łóżka. One oczywiście z nich nie korzystały. Ale naprawdę ten pokój familijny robił wrażenie. Najfajniej było, kiedy po całym dniu podróży i po całym dniu w Barcelonie mogliśmy zasiąść sobie na tarasie z takim pięknym widokiem. I w sumie to był chyba najpiękniejszy widok dotychczas w naszej podróży. Więc naprawdę mega polecam. Koniecznie dawajcie nam znać, czy macie takie miejsca w swojej liście albo marzeń, albo w swojej liście podróży, które już odbyliście. Piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, bo ta podróż jest tak naprawdę dopiero w połowie. My się rozkręcamy i jedziemy prosto do Lizbony. Jarku, czy ty teraz przez cały wyjazd będziesz chodził w tej koszulce Barcelony? Nie, tylko dzisiaj. Jak ci się podoba ten hotel? Jesteś zaskoczony nim? Znaczy, nie mogłem być zaskoczony, bo ja tego wcześniej go nie znałem. My na niego trafiliśmy po prostu całkiem przypadkiem. I świetnie nam to wyszło. Pokój cudowny. Hotel cudowny. Śniadania. Boki nam 4. Taki nie dla dzieci trochę, nie? Nie dla dzieci, no. My sobie z Martą świetnie radzimy, ale dzieci kombinują i... Ale słuchajcie, jest bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Rewelacyjnie. Od 1 do 10 daj 9, bo 9,5 może. 9,5 dlatego, bo śniadanie jest takie, no, nie najlepsze.
Ale hotel bardzo lepszy. Jarek, chyba jesteś pierwszy raz zadowolony z parkingu, tak na 100%, co? Duży, przestronny, słuchajcie, miejsca, tyle, że w szoku jestem w ogóle. Nie no, masakra. I przede wszystkim wysoki. Co? To wszystko na pięć. Klapa nawet nam się otwiera. To warto tak. Tu zostać. Warto zostać na całe wakacje. Chyba tak. Opuszczamy już takie bardzo urokliwe miasteczko Stiges. Sprawdziłam, jak to się czyta po hiszpańsku. No i chciałam przeczytać o tym miasteczku, bo wczoraj trafiliśmy tutaj bardzo przypadkowo. Zaczęłam śledzić informacje, co jest tutaj charakterystyczne dla tego miejsca, bo bardzo nam się spodobało. I myśleliśmy z Jarkiem, żeby jeszcze kiedyś tutaj wrócić. No i słuchajcie, natknęłam się na informację, że to właśnie w tej miejscowości mieszka teraz Robert Lewandowski, więc trafiliśmy tutaj na pewno nieprzypadkowo, prawda Jareczku? Oczywiście. Słuchajcie, dojechaliśmy do Walencji i nie uwierzycie, podjeżdżamy do hotelu, mówimy, że jest nas czwórka, dwójka małych dzieci, dwójka dorosłych. I co się okazuje? Że pokój jest, oczywiście. Ale nie mogą go nam dać dla rodziny całej. Tylko dzieci muszą iść do innego pokoju. Mało tego, nie na tym samym piętrze, tylko dwa piętra wyżej. Rozumiecie? Bo ja nie. Ale się zgodziliśmy. I na razie jesteśmy w jednym, a płacimy za dwa. XD. Walencja tak nas wita, także na pewno będzie słodko. Zaraz, czy Wi-Fi jest najważniejsze? Co to za sztuka tu leży? Sztuka mięcha leży. Powiem wam tak. Ja się nie dziwię, że oni tu nie mogli zrobić dostawki, nie? Bo ledwo wjechała walizka. Nie pytajcie, jak wjechaliśmy samochodem na ten parking. I nie pytajcie, co pani chciała w ogóle, jak pani tłumaczyła z recepcji Jarkowi, jak ma kręcić kierownicą, żeby się zmieścić. Naprawdę? Naprawdę? Ale najlepsze jest to, że ojciec dzisiaj ma osobny pokój. Nie wiem, jeszcze się zastanowimy, bo jak nie będziecie grzeczni, to wy macie osobny pokój. I to piętro wyżej. Ale kąpiemy się w jednym, bo mamy tylko jedne klapki. Ojciec ma sam pokój. Jak on to wykorzysta? Słuchajcie, Walencja może się wyśpi, a może... Ale na przykład co się zadzieje? No jak to co? No nie wiem. Może się... Że masz koszulkę Barcelony, to ty myślisz, że tutaj jesteś figo... Właśnie pytałem panią. Figo fago? Słuchajcie, jak wy myślicie, bo mam... Wczoraj kupiłem sobie w Barcelonie piękną koszulkę i postanowiłem dzisiaj też założyć. Postanowiłem w niej chodzić teraz tydzień. Nie, wczoraj tylko miałem ją zaraz po zakupie, godzina później... I teraz ją założyłem dzisiaj, weź nie do żartu. Wczorajsza. No nieważne, kupiłem ją, droga była, to chcę teraz ponosić. W lustrze widać oczywiście, jakie mam nazwisko. Jak sądzicie, mogę wyjść tak na Walencję? No będą cię może trochę atakować. Trochę, słownie będą mnie atakować, mówi Tymek. Zobaczymy. Nie, chyba się przebiorę, bo przecież wyjdę z dziećmi, to żeby nie było jakiejś akcji krzywej, nie? Tylko jeszcze jest pytanie, czy mamy walizkę z ciuchami? Dobre pytanie. Zaraz to sprawdzimy, jak tylko przesunę Zuzię, żeby przesunąć walizkę, bo tak jest tutaj.